witam serdecznie Państwa na ziemi lwoweckiej w miejscowości Nielestno przy wpływie rzeki Prośnicki Potok do głównej naszej rzeki Bóbr, która bierze początek gdzie? W miejscowości Bóbr, który jest częścią miasta Wrzasne. Witam serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszy spływ. Powiat lwówecki leży w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, na terenie sudeckich pogórzy, kaczawskiego i izerskiego, które oddziela rzeka Bóbr. Częściowo przylega również do pasma gór izerskich. W skład tego wyjątkowo atrakcyjnego turystycznie regionu wchodzi 5 gmin: Lwówek Śląski, Wleń, Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk. Ziemie powiatu lwóweckiego to tereny o wyjątkowych walorach krajoznawczych, historycznych i geologicznych. Powiat lwówecki jest miejscem, w którym znaleźć można jedne z najstarszych na Śląsku zabytków architektonicznych, szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe i trasy spływów kajakowych. Płynący przez powiat lwówecki Bóbr przysparzał dawniej gospodarzom tych ziem wielu kłopotów. Uregulowany na początku XX wieku oraz przecięty szeregiem zapór i elektrowni wodnych, jest dzisiaj malowniczym elementem lwóweckiego krajobrazu i wyjątkową atrakcją dla miłośników kajakarstwa oraz aktywnego wypoczynku. W latach 1908-1912 w miejscowości Pilchowice powstała zapora, tworząc wyjątkowo malowniczy zbiornik wodny – jezioro Pilchowickie. Budowę zapory oraz powstanie zbiornika pilchowickiego poprzedziło utworzenie linii kolejowej na trasie Jelenia Góra – Wleń – Lwówek Śląski. Stuletnia trasa licząca 36 km biegnie przez tereny Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, niejednokrotnie nad samym brzegiem rzeki. Stworzenie linii w tak trudnym terenie wymagało od projektantów i budowniczych niemałego wysiłku. Powstało kilka mostów o niespotykanej architekturze, w tym wyjątkowej urody most ponad jeziorem. Ta neogotycka budowla jest najwyższą kamienną zaporą w Polsce. Mierzy ponad 60 metrów wysokości i niespełna 300 metrów długości. Dodatkową atrakcją są przecinające okoliczne wzgórza tunele, z których najdłuższy liczy prawie 320 metrów. Ponad stuletnia tradycja trasy kolejowej Lwówek Śląski – Jelenia Góra zachowała swoją ciągłość mimo licznych kłopotów i planów jej zamknięcia. Siedzibą powiatu jest miasto Lwówek Śląski. Liczący obecnie około 10 tysięcy mieszkańców, Lwówek Śląski jest jednym z najstarszych miast śląskich. Lwówek Śląski uzyskał prawa miejskie w 1217 roku. Ze względu na swoje korzystne położenie geograficzne i występujące na tych terenach złoża złota, Lwówek Śląski był przez wieki dynamicznie rozwijającym się miastem. Jedną z najciekawszych budowli miasta jest ratusz pochodzący z XVI wieku. Swój obecny kształt zawdzięcza przebudowie, która miała miejsce na początku XX wieku i kierowana była przez architekta Hansa Pelciga. Na uwagę zasługuje czarna wieża, będąca niegdyś częścią kościoła ewangelickiego oraz budowle sakralne. Gotycki kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny pochodzący z XIII wieku
oraz kościół pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu z zespołem klasztornym. Z okresu renesansu pochodzi znajdujący się w granicach miasta pałac w dawnych Płakowicach. Wyjątkowa budowla z ciekawym dziedzińcem i galerią krużganków należy do najciekawszych tego typu zabytków architektonicznych na Śląsku. Lwówek Śląski, podobnie jak wiele miast w regionie, posiada głęboko zakorzenione tradycje browarnicze, równie stare co prawa lokacyjne. Miasto słynie również z ważonego tutaj według tradycyjnych receptur piwa. Obecnie działający, zmodernizowany browar mieści się w zabytkowym budynku pochodzącym z 1869 roku. Wytwarzane tutaj piwa, Lwówek Książęcy i Ratuszowy, mają swój rozpoznawalny, niepowtarzalny smak i aromat dzięki brakowi procesu pasteryzacji. Miłośników ciekawostek geologicznych na pewno zainteresuje znajdujący się w granicach miasta zespół piaskowcowych wytworów skalnych, nazywany Szwajcarią Lwówecką. Atrakcją o podobnym charakterze i niejako wizytówką gminy Lwówek Śląski jest skała z medalionem, znajdująca się we wsi Skała. Ta wyjątkowa piaskowcowa forma skalna jest tak zwanym ostańcem, pozostałością po intensywnych procesach erozyjnych. Warto również zagościć w znajdującym się w Brunowie zespole pałacowym. Ten pochodzący z XVIII wieku, przebudowany na początku XX stulecia kompleks, jest jednym z ciekawszych przykładów architektury neoklasycystycznej. Obecnie zaadaptowany na hotel i centrum konferencyjne, przyciąga gości z całego świata, przepięknym ogrodem i okazałym kompleksem przypałacowych zabudowań. W okolicach Lwówka Śląskiego wciąż znaleźć można rozmaite minerały, w tym przepiękne agaty. Bogata tradycja wydobycia tych szlachetnych kamieni ma swoją kontynuację w organizowanym corocznie Lwóweckim Lecie Agatowym. To prawdziwe święto miłośników minerałów, specjalistów, naukowców i pasjonatów. Lato agatowe to czas licznych koncertów, konkursów, pokazów obróbki minerałów, ekspozycji związanych z historią wydobycia agatów. To również okazja nabycia wyjątkowych okazów przez kolekcjonerów. Podobnie plenerowy charakter ma organizowany we Lwówku Śląskim Dolnośląski Festiwal Dary Lasu. Ta wyjątkowa impreza o edukacyjnym i rekreacyjnym charakterze, podczas której las przychodzi do ludzi, ściąga miłośników kultury łowiectwa, leśników, smakoszy dziczyzny, a także pszczelarze. To również miejsce prezentacji, konkursów i wystaw związanych z leśnymi zasobami i darami lasu. Go!
Wycieczkę po tych terenach warto rozpocząć od niewielkiego Wlenia, który jest jednym z najstarszych miast tej wielkości w Polsce. Silnie związany z Bobrem, nad którego brzegami został ulokowany, był w przeszłości srodze doświadczany przez rzekę. Miasto nie posiadało umocnień, co ułatwiało liczne grabieże w czasie wojen husyckich, wojny 30-letniej czy kampanii napoleońskiej. Pomimo to Wleń, jako stolica liczącej niespełna 5 tysięcy mieszkańców gminy, zachował swój pierwotny układ urbanistyczny i urokliwy, małomiasteczkowy charakter. We Wleniu podziwiać możemy miejscowy ratusz, pochodzący z początków XIX wieku. Tuż obok pomnik gołębiarki, który upamiętnia wielowiekową tradycję hodowli gołębi. Niemniej jednak największą atrakcją Wlenia są ruiny położonego na górze zamkowej zamku Lenno, który datuje się na początek XII wieku. Obecnie trwają prace konserwatorskie tego najstarszego kamiennego zamku w Polsce. Zwiedzający ruiny u podnóża góry znajdą XVII-wieczny zespół pałacowy Lenno, znajdujący się obecnie w prywatnych rękach. W pałacu urządzono niewielki hotel, stanowiący idealną bazę noclegową w trakcie pobytu w okolicy.